Co wydarzy się wkrótce? Takie czytanie proponuję Ci z kart Tarota i Lenormanda. Pierwsza grupa, to jest pierwsza część, przepraszam, to nie jest grupa. Pierwsza część mojego czytania po lewej stronie to temat, który Ciebie nurtuje, osoba pytająca. Temat podaje karta Tarota i pogłębiają to karty Lenormanda. I ten temat, co wydarzy się wkrótce w tym temacie, odnośnie tego tematu, pokazuje nam strona prawa. Czyli kwintesencja, co wydarzy się, mówi nam o tym karta Tarota i wgłębiamy się w tą tematykę, co wydarzy się wkrótce kartami Lenormanda. Czyli co Ciebie trapi i co wydarzy się wkrótce w tym temacie, który Cię trapi. Zobaczmy, kochani, co pokażą karty. Super, cieszę się bardzo, że jesteście tutaj na moim kanale. Witam Was wszystkich, każdego z osobna. Wszystkich nowych słuchaczy zapraszam do dzisiejszego subskrybowania mojego kanału. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz wszystkie powiadomienia codzienne o moich premierkach z różnymi tematami, z różnymi wróżbami, z różnymi rozkładami kart. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Również zapraszam do komentowania i lajkowania mojego kanału. Robię również wróżby indywidualne, oparte na Waszych zdjęciach, datach urodzenia i konkretnych tematach, to konkretnych problemach Waszych, które Was nurtują. Napisz mi na e-maila, że chcesz wróżbę indywidualną, a ja napiszę Ci oczywiście, jakie są warunki takiej wróżby. Mój e-mail adresowy, mój adres e-mailowy, przepraszam, często się mylę właśnie w ten sposób. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Również wyświetlam go w filmiku, więc zanotujcie sobie lub skopiujcie i napiszcie na e-maila. A teraz, kochani, zapraszam już do wróżby. Zobaczmy, jaki temat Was, osoby pytające, nurtuje. Die Liebenden, czyli kochankowie. Jakiś problem miłosny, który leży Ci na sercu i duszy. Problem kochanków, jak i również problem wyboru. Ta karta mówi również o problemie z wyborem, problemie podjęcia jakiejś decyzji. Niemniej jednak ta decyzja może również dotyczyć między innymi spraw miłosnych, spraw kochanków, spraw związku, partnerstwa. No, być może tutaj jest oczywiście dla każdego z osobna inna tematyka, ale chodzi tutaj o relacje. Problemy w relacji, problemy w związku, problemy w małżeństwie, problemy z partnerem, partnerką. Zobaczmy, co powiedzą do tego tematu karty Lenormanda. Odwróciłaś się od spraw miłosnych, od swojego partnera, ale czekasz na wyzdrowienie tej relacji, na uzdrowienie czegoś, co między Wami jest zepsute. Jakieś kłębowisko tutaj negatywnych myśli, problemów, zamętu, ciężka atmosfera w tej relacji. Czekasz na stabilizację i na dobry rozwój. Tutaj mamy jakby to, że się odwróciłaś, że patrzysz, tutaj wyczekujesz jakby polepszenia, uzdrowienia tej relacji. Chcesz wszystko, by się wzmocniło, by się uzdrowiło, tak? By to chore, co jest między Wami w tej chwili, by to się polepszyło, uleczyło. Wszystkie jakieś taka ciężka atmosfera, która jest w Waszej relacji. Bardzo ciężki jakiś związek, ciężki moment, kryzys, negatywność, zwątpienie, smutek, rozczarowanie. Chcesz, by to się wszystko tutaj wyjaśniło, wyklarowało, by te wszystkie czarne chmury, czyli problemy przeszły, odeszły,
i by nastało znowu słońce, czyli dobra pasa, dobry moment, dobra wibracja, dobre energie znowu wróciły do tej relacji i żeby wszystko było znów stabilne, czyli problem stabilizacji w związku. Chcesz, by powróciła stabilizacja do tego związku. I również w przełożeniu jako piątą kartę Lenormanda widzimy tutaj, że pragniesz, by się wszystko jeszcze raz ułożyło dobrze, by znowu było pozytywnie, słońce, tak? Światło w tunelu, czyli żeby sprawy, które są teraz ciężkie, zagmatwane, nieklarowne, niejasne, żeby to wszystko wyleczyło się, uzdrowiło, rozwinęło znowu dobrze i ta karta jest kartą nadziei na dobre, pozytywne zmiany w Waszej relacji. Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce, jak rozwinie się ten problem kochanków, czy relacji, czy stabilizacji w Waszym partnerstwie. Stabilizacja, kochani, zobaczcie. Zobaczcie, jak te karty ze sobą same korespondują bez tego, że ja je wybrałam, tylko je wylosowałam, same mi wypadły podczas tasowania. Więc tutaj mamy czwórkę, czwórkę buław. Czwórka buław, oczywiście czwórka w samych kartach mówi o stabilizacji. Cztery ściany domu, cztery ściany mieszkania, cztery ściany coś, co budujecie razem stabilnego. Czyli chodzi tu o stabilizację, o cieszenie się z tej stabilizacji, radość, świętowanie, pozytywny znowu czas, który wróci, tak? Przede wszystkim chcecie budować tutaj z tym partnerem, z tą partnerką, z tym kochankiem, kochanką coś stabilnego. Tak się to ma rozwinąć. Zobaczymy, co mówią karty Lenormanda o rozwoju, co wydarzy się wkrótce. Czyli tutaj będą jakieś kontakty, który ten czas zagmatwany, zakręcony, zły, negatywny tutaj się jeszcze dobrze rozwinie, ponieważ mamy tutaj kontakty, spotkania, rozwój, otwarcie się na nową szansę, na nową próbę w tej relacji, w tej znajomości, w tym związku, w tym małżeństwie. Jeszcze raz jakaś nowa szansa na to, że się oboje na siebie otworzycie, otworzycie serce, otworzycie znowu swoje emocje i otworzą się też przed Wami nowe drzwi, nowa szansa, nowa próba na nowy, lepszy czas razem. I coś ważnego, istotnego dla Was zacznie się na nowo, co jest dla Was bardzo, bardzo ważne. Owszem, jest to ciężkie, być może jakaś karmiczna relacja, być może jakiś związek, który nie jest bardzo prosty, jest też kulą u nogi lub krzyżem pańskim, ciężkim dla Was, ale z drugiej strony jesteście dla siebie bardzo ważni, ten związek jest dla Was bardzo istotny i tutaj przyjdzie jakaś wiadomość, jakaś akcja, być może podróż na spotkanie, jakaś szybka wiadomość, szybka akcja, szybka zmiana, która nadejdzie tutaj. Jedynka mówi o rozpoczęciu wszystkiego na nowo, nowej szansie, nowej próbie, nowej szansie, którą podsunie Wam los i jakaś niespodziewana szybka akcja, która wydarzy się szybko, lada chwila, za parę dni, za jakiś szybki, krótki czas i tutaj otworzą się nowe możliwości dla tej relacji. Ale te możliwości będą związane ze stabilnością. I kochani, jako karta piąta w przełożeniu Lenormanda pokazuje tutaj kartę miłości. Czyli to, co wydarzy się wkrótce, pędzi wręcz w stronę miłości, miłosnych wibracji, miłosnych uczuć, romantycznej miłości, romantycznych chwil. Czyli chodzi tutaj bez wątpliwości o miłość. Ponieważ mamy tutaj kochanków, teraz miłość, kartę serca, mamy również problem stabilności, wyzdrowienia Waszej relacji, która miała jakieś komplikacje. I tutaj będą nowe spotkania, nowe komunikacje, nowe szanse, nowa szansa, którą jeszcze raz musicie po prostu tutaj poważnie wziąć i skorzystać z tej nowej szansy, tak? Ponieważ
To, co wydarzy się wkrótce, idzie w kierunku miłości. Wow. Piękne czytanie. Nadzieja na coś pięknego, romantycznego, cudownego. Życzę Wam wszystkim, by to się właśnie w ten sposób zrealizowało. Niech się dzieje. Niech się spełni. Niech się dzieje. Do usłyszenia. Już wkrótce.